Szanowni Państwo, jesteśmy w stolicy. Tak? Nie przesłyszeli się Państwo, bo Brzeg przecież to stolica dawnego księstwa, po którym pozostało do dziś wiele pamiątek. No przede wszystkim zabytek klasy zero, jeden z 7 w regionie pomników historii, Zamek Piastów Śląskich. Dobry wieczór, mówimy słuchaczom Radia Opole, a także internautom, którzy mogą śledzić zmagania kandydatów na burmistrza Brzegu za pośrednictwem zarówno strony internetowej www.radioopole.pl, a także za pośrednictwem naszego radiowego Facebooka oraz kanału na platformie YouTube. Ale mówimy też dobry wieczór Państwu, którzy przyszli tutaj dzisiaj do nas, do Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu i zasiedli na widowni. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, ja nazywam się Daniel Klimczak i będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa to spotkanie. Spotkanie, które ma Państwu pomóc dokonać wyboru tego, kto przez najbliższe 5 lat będzie zarządzał Waszym miastem. Wszyscy kandydaci na burmistrza Brzegu są tutaj dzisiaj z nami. Drodzy Państwo, powitajmy ich brawami. Pan Grzegorz Chrzanowski, Komitet Wyborczy Wyborców Łączy Nas Brzeg, Grzegorz Chrzanowski. Zapraszamy do nas. Pan Jerzy Wrębiak, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, zapraszamy. Pan Waldemar Wysocki, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Obywatelska. Pan Tomasz Kubiak, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Trzecia Droga Polska 2050, Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pan Krzysztof Grabowiecki, Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Grabowieckiego. I pani Wioletta Jaskulska-Palus, Komitet Wyborczy Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej. Szanowni Państwo, kandydaci zostali przeze mnie wyczytani w takiej kolejności, jaką wylosowaliśmy przed rozpoczęciem debaty i w takiej kolejności też będą odpowiadać na moje pytania, a także w kolejnej części zadawać je sobie nawzajem. Ponieważ nasza debata składać się będzie z kilku części, w pierwszej to ja zadaję pytania, takie pytania będą 3, kandydaci będą mieć minutę na udzielenie odpowiedzi, czas pozostały do końca wypowiedzi będzie odliczać ten oto zegar, który jest widoczny zarówno dla Państwa na widowni, jak i dla kandydatów. W drugiej części to kandydaci będą zadawać sobie pytania nawzajem. Zaczynamy oczywiście w takiej kolejności, jaką tutaj Państwu przed chwilą wskazaliśmy. Na zadanie pytania dany kandydat będzie miał 30 sekund, natomiast osoba wyznaczona minutę na udzielenie odpowiedzi. Przewidujemy 2 tury takich pytań. Natomiast na koniec części transmitowanej zarówno w radiu, jak i w internecie kandydaci będą mieć jeszcze możliwość odniesienia się do słów swoich oponentów, uzupełnienia swojej wypowiedzi w czasie dowolnym. Tutaj najprawdopodobniej będziemy mieć na to minutę. Wszystko zależy od tego, jak sprawnie przebiegnie nam dziś debata. Natomiast w części kolejnej, transmitowanej już wyłącznie w internecie, to Państwo będą zadawać pytania kandydatom. 30 sekund będą Państwo mieli na sformułowanie pytania, a kandydat wskazany przez Państwa minutę na udzielenie odpowiedzi. Także witam jeszcze raz wszystkich kandydatów. Zasady naszej debaty są już dla wszystkich znane. Zaczynajmy więc od pierwszego pytania skierowanego do wszystkich. Szanowni Państwo, pytanie jest następujące. W 2018 roku zapadła decyzja o budowie obwodnicy Brzegu wraz z nowym mostem na Odrze. Planowany termin jej otwarcia wyznaczono początkowo na końcówkę 2026 roku. Na razie jednak inwestycja stanęła ze względów proceduralnych, w tym zastrzeżeń ze strony ościennych gmin. W jaki sposób zamierzają Państwo doprowadzić do szybkiego rozpoczęcia prac budowlanych i kiedy Państwa zdaniem te prace mogą się rozpocząć? Pan Grzegorz Chrzanowski, minuta dla Pana. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ustawodawca, który wymyślił tak zwaną lex ustawę, nie przewidział tego, że któryś z włodarzy miasta czy jakiejś gminy będzie robił problemy z nową drogą, z nową obwodnicą. Niestety nie przewidziano. Przewidziano, że można wywłaszczyć, można zabrać, natomiast nie przewidziano tego, że ktoś nie będzie chciał mieć obwodnicy. Obwodnicy, która jest bardzo ważna dla nas, bo cały ruch, który idzie przez nasze miasto, może być wyprowadzony na zewnątrz. I w tym momencie, gdyby tak naprawdę ktoś miał na celu dobro mieszkańców, to powinien do tego się bardzo mocno przyłożyć. Natomiast na chwilę obecną sprawa utknęła, mamy opóźnienie ponad 2,5 roku. Nie byłoby tego problemu, gdyby kiedyś ktoś pomyślał i nie rozdzielił naszej gminy. Byłby wtedy jeden wójt, który zarządzałby jedną dużą gminą i podejmowałby jedne decyzje, które na pewno pomogłyby mieszkańcom
przynajmniej odciążyły ruch transportowy. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Wrębiak, minuta dla pana. Proszę państwa, 10 lat zabiegaliśmy, aby ten projekt był realizowany. W końcówce udało nam się wprowadzić zadanie obwodnica brzegu i nowa przeprawa mostowa do programu rządowego. I rzeczywiście w pewnym momencie ten temat został zablokowany, jeżeli chodzi o ościenne gminy, ponieważ przepisy umożliwiają na etapie zgód środowiskowych, aby włodarze sąsiednich gmin mogli się do tego odnieść. Wiem, że było dodatkowe badanie natężenia ruchu, były te wszystkie sugestie analizowane, one nie są zasadne. Prawdopodobnie inwestycja rozpocznie się już albo pod koniec tego roku, albo na początku przyszłego. To jest tylko kwestia zabezpieczenia środków finansowych w budżecie państwa. Wartość tego zadania to jest około 600 milionów złotych i jestem przekonany, że będzie zrealizowany. Dziękujemy bardzo. Pan Waldemar Wysocki. Szanowni państwo, ja oprócz tego, że kandyduję na burmistrza Brzegu, to jestem też przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Już po wyborach 15 października rozpocząłem rozmowy z parlamentarzystami z naszego ugrupowania. Nie tylko z parlamentarzystami, ale również z ministrami z naszego rządu. Szanowni państwo, jest obiecane, że ta obwodnica powstanie i w przeciągu 5 lat mogę państwa zapewnić, że te prace rozpoczną się. Nie powiem końcowego terminu zakończenia tej inwestycji, ale wiem, że ta inwestycja jest na języczku uwagi naszych parlamentarzystów i obiecuję Państwu, że na pewno ta inwestycja powstanie. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, będzie czas na zadawanie pytań. Bardzo proszę, żeby na razie nie przeszkadzać w wypowiedziach, ponieważ z tyłu... Szanowni Państwo, dajcie nam odpowiadać, naprawdę. Szanowni Państwo, będzie czas na zadawanie pytań. Za chwilę na pewno do tego dojdziemy. Pan Tomasz Kubiak, proszę bardzo. Szanowni Państwo, no ja jestem po spotkaniu z podsekretarzem też stanu Pawłem Gancarzem, który przypomnę jest przedstawicielem Trzeciej Drogi. Rozmawialiśmy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i na pewno uważam, że przyszły włodarz, ktokolwiek nie zostanie, powinien lobbować w Ministerstwie Infrastruktury o to, aby ta inwestycja jak najszybciej została przeprowadzona, ponieważ no widzimy, co dzisiaj się dzieje na ulicy Jagiełły, jak zakorkowane jest miasto i jak cierpią też na tym nasze zabytki. Przecież nieopodal jest Zamek Piastów Śląskich, jest ratusz miejski, więc ciężkie samochody przejeżdżają i no nie służy to na pewno tym zabytkom, ani też mieszkańcom, którzy tam mieszkają. Tak więc uważam, że trzeba o to zabiegać, lobbować i doprowadzić tą inwestycję jak najszybciej do realizacji. Dziękujemy bardzo. I pan Krzysztof Grabowiecki. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście uważam i zgadzam się ze wszystkimi argumentami, które wypowiedzieli przedmówcy w celu wybudowania tej obwodnicy. Dziwi mnie tylko jedna sprawa, że ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji, jaka zdarzyła nam się z gminą Skarbimierz, że jedna osoba praktycznie może zablokować inwestycję, na którą czekają mieszkańcy Brzegu, mieszkańcy okolicznych miejscowości. To nie jest problem tylko mieszkańców Brzegu. To jest problem również okolicznych miejscowości, które cierpią, gdyż ciężki transport odbywa się przez środek miasta, przez wsie. Wydaje mi się, że jest jedyną alternatywą właśnie budowa tej obwodnicy. I tutaj liczę na współpracę ze wszystkimi ościennymi gminami, żeby lobbować na rzecz tej obwodnicy. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji na przyszłość, aby jeden włodarz sąsiedniej gminy mógł blokować tak ważną inwestycję. Z czym mamy do czynienia obecnie? Dziękujemy bardzo. I pani Wioletta Jaskulska-Palus. To, że inwestycja jest blokowana, to wiemy o tym od dawna. Jest to bardzo ważna inwestycja, więc należy podjąć działania zmierzające do nawiązania współpracy z gminą Skarbimierz, ponieważ wydaje mi się, z moich obserwacji wynika, że takiej współpracy nie ma. Obwodnica ma znaczenie nie tylko dla rozładowania natężenia ruchu ulicznego w mieście, wpływa także na pogorszenie jakości powietrza, więc należy wszystkie dążyć do tego, aby ta inwestycja została zrealizowana. Marszałek Buła powiedział, że w 2027 powinny ruszyć prace, a powinny się zakończyć do 2023, ponieważ pieniądze są zamrożone. Czas niestety się skończył.
I skończyła się też pierwsza tura tej części naszej debaty. Czas na kolejne pytanie. Szanowni Państwo, pytanie brzmi następująco. Brzeg to miasto wielokulturowości. Współistnienie w nim osób różnych narodowości niejednokrotnie prowadzi także do konfliktów. W jaki sposób zamierzają Państwo rozwiązać te kwestie? Zaczynamy od Pana Grzegorza Chrzanowskiego. Minuta dla Pana. Panie redaktorze, myślę, że tutaj tak naprawdę to decyzje rządowe będą decydowały. Myślę o tym, co dzieje się na naszej wschodniej granicy i decyzje jeszcze Unii Europejskiej z drugiej strony. Jeżeli dostaniemy jakieś informacje i że samorząd musi lub może lub chce, bo tutaj bym bardziej w tym kierunku szedł, przyjąć i rozlokować, to myślę, że trzeba współpracować, trzeba organizować miejsca, gdzie ci uchodźcy mogliby się znaleźć. Natomiast wojna po wschodniej granicy sprawia, że my już mieszkamy z tymi uchodźcami tutaj. Ponad 1000 osób jest u nas zamieszkałych, zakwaterowanych, pomagamy. Wszystko powinno być tak zorganizowane, żeby mieszkańcy razem z tymi napływowymi ludźmi dobrze się dogadywali, dobrze funkcjonowali i zrobię to, bo potrafię negocjować i na pewno będziemy realizować Dziękujemy współpracę. Bardzo. Pan Jerzy Wrębiak, minuta dla pana. Proszę Państwa, społeczeństwo polskie okazało serce. Myślę, że społeczeństwo Brzegu również. Stworzyliśmy mieszkania, zakwaterowaliśmy Ukraińców, zrobiliśmy akcję po to, żeby znaleźli dach nad głową. I na pewno tutaj, jeżeli chodzi o tolerancję, zdaliśmy egzamin. Jeżeli chodzi o uchodźców z innych stron, na pewno jest ważne, aby analizować, kogo przyjmujemy. Z uwagi na to, że dzisiaj jesteśmy na zakręcie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. I dzisiaj wiemy o tym, że musimy bardzo starannie analizować, kogo przyjmujemy, po to, żeby nie stanowili też zagrożenia. Jeżeli chodzi o nas, to wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani, aby pomagać, ale musimy to zrobić z należytym rozsądkiem. Dziękuję bardzo. Pan Waldemar Wysocki. Szanowni Państwo, ja od wielu lat kieruję się takim sloganem: szanujmy jedność tworząc, szanujmy odmienność tworząc jedność. Tak jak to pokazały ostatnie lata, napływ migrantów z różnych stron świata jest dosyć istotny. Nie tylko z uwagi na pracę zarobkową, ale również ze względu na wyludnianie się różnych miejscowości. Ale musimy to robić mądrze. To nie jest tak, że będziemy przyjmowali wszystkich, ale skoro już jesteśmy multikulturowi, to musimy szanować innych, tworząc wspólnotę razem z wziętą. Na to są programy unijne, z których powinniśmy korzystać wspólnie, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, nie można nikogo stygmatyzować, nie można nikogo marginalizować, a musimy być jednością i wspólnotą, bo każdy człowiek zasługuje na szacunek i każdy człowiek zasługuje na to, aby go wspierać, aby zapewnić mu dach nad głową, aby po prostu okazać mu serce i miłosierdzie. Więc ja uważam, że jako włodarz miasta, zresztą tak jak pan tu burmistrz wcześniej wspomniał, spełniliśmy to zadanie, uważam, że dobrze z jako naród pokazaliśmy swoje serce i uczucia, więc tak samo w przyszłości będę starał się to realizować. Pan Tomasz Kubiak, minuta dla pana, słuchamy. Ja myślę, że Brzeg już niejednokrotnie pokazywał, że jest miastem otwartym, chcącym pomagać drugiemu człowiekowi. Mamy w Brzegu mnóstwo fantastycznych ludzi, wolontariuszy, którzy chcą pomagać i to pokazała też sytuacja na Ukrainie, kiedy trzeba było zorganizować pomoc, to wiele lokalnych fundacji, stowarzyszeń, zespół ze sobą współpracując, poświęcając swój prywatny czas, zrobiło wszystko, co w ich mocy, żeby ugościć tych ludzi, którzy tutaj do nas przyjechali. I myślę, że tak właśnie to powinno wyglądać, ale też musimy korzystać, tak jak tutaj przedmówcy mówili, z programów rządowych i z unijnych, aby też na te wsparcie mieć środki, bo miasto niestety też musi się włączyć w tą pomoc, nie tylko bazować na wolontariuszach, na lokalnych społecznikach, ale także dołożyć swoją cegiełkę, bo to co zawsze powtarzamy, razem możemy więcej. Dziękujemy bardzo. Pan Krzysztof Grabowiecki, minuta dla pana. Dziękuję bardzo. Ja spodziewałem się właśnie takiej pomocy dla, mówimy tu głównie, mamy na myśli Ukraińców, jaka została im okazana przez Polaków, przez mieszkańców Brzegu. Wielu mieszkańców pochodzi przecież z tamtych stron, z Kresów. I mi się wydaje, że tutaj Polacy zasługują na wielkie brawa i wielkie podziękowanie.
Jeżeli mówimy o wielokulturowości, no to nie jest tylko sprawa uchodźców z Ukrainy. To są również problemy, które widzimy za zachodnią granicą na terenie Unii Europejskiej, gdzie zostali przyjęci imigranci. I tak jak niektórzy tutaj wspominali, musimy bacznie sprawdzać i wiedzieć, kogo przyjmujemy. Uważam, że Polacy okazali serce i okazują zawsze serce. Niemniej jednak musimy wymagać szacunku dla nas, przede wszystkim tutaj gospodarzy. Nie może być miejsce, nie może mieć miejsca taka sytuacja, że ktoś wymusza na nas jakieś zachowania, a widzimy, jak to odbywa się na Zachodzie. Dziękujemy bardzo. I czas na panią Violettę Jaskulską-Panus. Ja bym chciała powiedzieć o wielokulturowości w odniesieniu do depopulacji w mieście. Obecnie mamy ujemny przyrost naturalny minus 13%, więc ludność napływająca do nas, czy ukraińska, czy tak jak już mamy ludność turecką i z wielu innych krajów osiedlająca się w Brzegu, jest czynnikiem, który może przełożyć się na wzrost ja nie mówię na dodatni, ale na wzrost populacji w mieście. Poza tym część osób przyjeżdżających, spora, pracuje, podjęła pracę, mieszkają u nas, płacą podatki, przyczyniają, a z podatków miasto utrzymuje się, więc im więcej będziemy mieli mieszkańców, nieważne czy ukraińskiej narodowości, polskiej. I czas niestety dobiegł końca. No tutaj muszę bardzo ostro interweniować, ponieważ no, mamy ograniczony czas na naszą debatę. A teraz pora na kolejne, trzecie już pytanie w pierwszej części. Szanowni Państwo, w tym roku w Brzegu ma zostać uruchomiony letni basen. Mieszkańcy chcący uprawiać sporty wodne przez pozostałą część roku wskazują, że istniejąca w mieście kryta pływalnia nie spełnia ich potrzeb. Wielu z nich korzysta więc z basenów w Oławie czy Wrocławiu. Czy zamierzają Państwo dążyć do rozbudowy obecnego lub budowy nowego basenu krytego? Jeśli tak, proszę o wskazanie, jak powinna wyglądać taka inwestycja, kiedy może ona powstać i skąd zamierzają Państwo wziąć na nią pieniądze. Pan Grzegorz Chrzanowski, minuta dla Pana. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to jest temat, który się już przekłada przez lata, to już można liczyć. Jako budowlaniec wiem, jak to zrobić i że można to zrobić. Niestety pan burmistrz przez 10 lat no, nie udało się. Zdecydował, że będzie to basen otwarty, który może będzie 2 miesiące w roku użytkowany. Nie będzie można tam pływać, prowadzić zajęć dla dzieciaków szkolnych. Projekt gotowy leży już od kilkunastu lat. Kiedyś można było go wykorzystać. Będzie to rozbudowa o dużą nieckę, co najmniej 25-metrową, która umożliwiłaby prowadzenie zajęć szkolnych. Każdy lekarz Państwu powie, że jak bolą plecy, to najlepsze jest pływanie. Dzieci muszą mieć dostęp po to, żeby uczyły się pływać. To jest bezpieczeństwo. Jeżeli każdy ma dziecko, to wie, jak ważne jest, żeby potrafiło się zachować dobrze w wodzie. Ja jestem budowlańcem i dokończę to dzieło w postaci budowy i rozbudowy krytego basenu. Dziękujemy bardzo. Pan Jerzy Wrębiak, minuta dla Pana, słuchamy. Proszę Państwa, nie ma projektów, które są aktualne, jeżeli chodzi o to zadanie, ponieważ każdy projekt po jakimś czasie traci ważność. Myśmy wykonali zadanie pod tytułem basen otwarty za 25 milionów złotych, co spowodowało, że nie musimy przy basenie krytym budować niecek otwartych. Natomiast chcielibyśmy, ponieważ ten basen się zamortyzował, rozbudować basen kryty o pełnowymiarową nieckę, dodatkowo strefę spa dla sportowców i dla osób, które korzystają z rehabilitacji. Będziemy myśleli nad źródłem finansowania. Mam pewien pomysł. Jeden zrealizowałem, więc pozyskując duże pieniądze, ten drugi też zrealizuję w przeciągu najbliższych 5 lat, jeżeli Państwo mi zaufacie. Dziękujemy bardzo. Pan Waldemar Wysocki, minuta dla Pana. Szanowni Państwo, nie będę mówił o przeszłości, będę mówił o teraźniejszości oraz przyszłości.
Akurat w tym temacie jestem po spotkaniu z ministrem sportu, z Sławomirem Nitrasem. Rozmawialiśmy na temat rozbudowy krytej powalni. Są programy ministerialne przewidziane na tego typu instalacje. Mam obiecane, że tego typu instalacja w Brzegu powstanie. Musi to być basen sportowy, co najmniej 25 metrów, 8 torów startowych. Dodatkowo instalacja odnośnie basenów spa, wellness, kryokomory, komory normobaryczne. Także już ten temat poruszyłem, więc mam obiecane, że dofinansowanie dla Brzegu na pewno będzie. A że jestem osobą konkretną, to staram się nie rzucać obietnic w próżnię, w pustkę. Także już ten temat ruszyłem z miejsca, więc obiecuję Państwu, że na pewno kryta powalnia w Brzegu w ciągu 5 lat powstanie. Dziękujemy bardzo. Pan Tomasz Kubiak, minuta dla Pana. Oczywiście uważam, że kryta pływalnia powinna zostać rozbudowana, co najmniej o tą nieckę sportową, tak żeby można było tam w końcu normalnie pływać. Natomiast no, potrzebne na pewno będą środki zewnętrzne, czy to z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ale też z tego, co ostatnio słyszałem, rząd planuje nowy program w miejsce Polskiego Ładu, z którego samorządy też mają dostać pokaźny zastrzyk finansowy, więc myślę, że takie środki można by było przeznaczyć. Myślę jednak, że powinno to zostać poparte też konsultacją społeczną, której mi w ostatnich latach przynajmniej brakowało trochę, żeby więcej rozmawiać z mieszkańcami i żeby to oni decydowali o tym, co w ich mieście jest robione, no bo kto lepiej wie niż oni, czego im potrzeba tutaj. Dziękujemy bardzo. Czas na kolejnego kandydata, pan Krzysztof Grabowiecki. Słuchamy. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o basen, to pan burmistrz pokazał nam przez ostatnie 10 lat, że zaufać mu nie powinniśmy na kolejne lata. 10 lat nas mamił obietnicami o basenie, a to mieliśmy się kąpać w stawie z oczyszczoną wodą. Były różne pomysły. Proszę Państwa, mija za chwilę 10 lat, jak pan w Rębiach mówi o basenie. Nie możemy dalej czekać. Brzeżanie już nie mają tyle czasu i tyle cierpliwości. Miał pan 10 lat i po 10 latach tego basenu dalej nie ma. Ten basen miał być otwarty w zeszłym roku. Kolejne terminy, chyba już jest 6. czy 7. termin otwarcia. Proszę Państwa, nie możemy sobie na to pozwolić, aby kolejne 10 lat może czekać na basen kryty. Mi się wydaje, że to musi ulec zmianie. Nie może być tak, że pan burmistrz pomija głosy mieszkańców. Było o tym wielokrotnie głośno. 1600 podpisów za basenem, za rozbudową krytego, 600 za basenem na Korfantego. Pan burmistrz miał to w głębokim poważaniu. Dziękujemy. Jestem zbulwersowany. Bardzo. Czas się skończył. I teraz prosimy o wypowiedź panią Violettę Jaskulską-Palus. Ja tutaj dziękuję, że już zostały wykonane rozmowy z panem ministrem Nitrasem. Chętnie skorzystam. Już pierwsze lody są przetarte. Dziękuję bardzo. Nie będę tutaj państwu obiecywać, że ten basen powstanie szybko. Natomiast można sięgnąć po środki z KPO. Należy w projekcie uwzględnić odnawialne źródła energii do utrzymania basenu i wtedy będzie można pozyskać nawet do 85% inwestycji, ale najpierw należy zająć się. Cieszę się, panie burmistrzu, że pana tak sprawiam dobry humor panu. Natomiast należy przede wszystkim zacząć od tego, że na tym terenie, na którym ma powstać kryta pływalnia, obecnie są zakłady usługowe. Dzieje się tam jakaś... Boże. Gospodarcza. Mała działalność, więc należy najpierw zapewnić tym osobom jakieś lokum zastępcze, przygotować teren i dopiero zrobić. Dziękuję bardzo. W ten sposób zakończyliśmy pierwszą część naszej debaty. Teraz czas na to, żeby to Państwo, kandydaci, nawzajem zadali sobie pytania. Przypomnę, że czas na zadanie pytania wynosi pół minuty, natomiast wskazana osoba będzie miała minutę na udzielenie odpowiedzi. Proszę, aby osoba pytająca wyraźnie zaznaczyła, do kogo kieruje swoje pytanie. Zaczynamy od pana Grzegorza Chrzanowskiego. Dziękuję, panie redaktorze. Może pan Jerzy Wrębiak, jeśli mogę prosić. Mam takie pytanie. Chciałem zapytać, czy gdyby udało się panu przejść te wybory na plus, czy w końcu odblokuje pan możliwość komentowania naszym mieszkańcom strony internetowe? Żebyśmy nie oglądali tylko w mediach, gdzie pan był, gdzie pan na jakiej imprezie funkcjonował, kogo pan fotografował, bardzo. Tylko zadawali panu pytania. No to słuchamy odpowiedzi. Minuta dla pana Jerzego Wrębiaka.
Proszę bardzo. Proszę Państwa, jak najbardziej, pod jednym warunkiem, że nie będzie tam inwektyw, dlatego że bardzo często osoby sobie wpisywały różne rzeczy, ja odpowiadam za, ja jestem administratorem danych i nie mogę sobie pozwolić, żeby tam siedział ktoś 24 godziny i cały czas kasował wpisy, które są niecenzuralne i to tylko z tego wynika. Natomiast przekaz jest cały czas pozytywny, informacyjny i niczego więcej nie oczekujemy. Jeżeli się zmieni kultura wpisów, zmienią się też ci hejterzy, ludzie, którzy sobie pozwalają, aby używać portal taki publiczny do tego, aby obrażać innych, niekoniecznie mnie, tylko wzajemnie siebie, do tego momentu nie mogę na to pozwolić, aby odpowiadać za osoby niekulturalne. Dziękujemy bardzo. I teraz to właśnie pan Jerzy Wrębiak zadaje pytanie któremuś ze swoich kontrkandydatów. Słuchamy. Ja zapytam pana Grzegorza, żeby tutaj mógł wymienić wszystkie inicjatywy związane z przyłączeniem gmin Brzegu i Skarbimierza przez te 5 lat, bo ja nie pamiętam żadnych akcji takich, bo pan jest osobą taką, która potrafi wyraziście mówić na temat tego, co pan oczekuje. Proszę powiedzieć, ile akcji pan zrobił, abyśmy się połączyli ze Skarbimierzem, bo ja ich nie widziałem. Dziękujemy bardzo i na pytanie odpowiada pan Grzegorz Chrzanowski. Dziękuję bardzo. Połączenie gmin to nie jest taka prosta sprawa. Kiedy zostawałem w 2006 roku radnym, nie połączyła się jeszcze wtedy żadna gmina w Polsce. W 2015 nastąpiło połączenie gminy Zielona Góra. W międzyczasie ja i moi koledzy, moja grupa napisaliśmy około, jeśli dobrze pamiętam, 8-10 artykułów, które ukazały się w gazetach, promując, na czym to polega. Zgodne połączenie gmin to jest bonus, to są pieniądze dla nowej, większej gminy. Zadanie, które trzeba wykonać, polega na tym, że nowy burmistrz, gdyby państwo mi zaufali, będzie negocjował, będzie chodził, będzie namawiał. Tamta strona musi zrozumieć, że na tym braku połączenia wygrywają tylko politycy. Tam tak naprawdę pozostanie teren, który może być dobrze wykorzystany, ale trzeba pokazać ludziom, że to jest, że to są większe możliwości, że to jest, to są pieniądze ekstra. Dziękuję. Czas niestety się skończył. I teraz pytanie zadaje pan Waldemar Wysocki. Słuchamy. Pytanie zadam burmistrzowi Jerzemu Wrębiakowi, ale ad vocem do pani Violetty. Oczywiście, jeżeli pani wygra wybory, wspomogę we wszystkich możliwych... Pomogę, naprawdę rozliczne mam kontakty z politykami, naprawdę pomogę. Może być pani pewna, bo zależy mi na Brzegu. Panie burmistrzu, wiemy, że ministerstwo uruchomiło środki na Muzeum Kresów Wschodnich. Niech mi pan powie, czy przeprosi pan muzealników za bezpodstawną i zbyt wczesną krytykę? Dziękujemy za to pytanie. Słuchamy odpowiedzi. Minuta. Proszę państwa, to nie była krytyka skierowana do muzealników. Ja się wypowiedziałem na temat pewnego rodzaju obszałości, ponieważ 10 lat chodziłem za tym projektem, zabiegałem. Udało mi się namówić pana premiera, aby ten budynek został przejęty i żeby rząd wyłożył pieniądze na to, aby go zagospodarować. I dlatego zależało mi, aby włożyć serce w to, abyśmy po prostu mieli wyremontowany obiekt, fajną ofertę dla naszych mieszkańców, Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. To miało być też centrum konferencyjne, centrum spotkań i dodatkowa oferta turystyczna. Dlatego nigdy nie zamierzałem muzealników obrażać w żaden sposób, natomiast tylko zależało mi, aby po prostu działać szybko, bo taka okazja może się nie powtórzyć. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Kolejne pytanie zada pan Tomasz Kubiak. Ja mam pytanie do pana burmistrza Jerzego Wrębiaka. O to, dlaczego nie próbował pan z turystyki zrobić koła zamachowego dla lokalnej gospodarki? Chwali się pan w sieci tym, że włożyliśmy ponad 20 milionów w remont ratusza. Chwała za to, naprawdę ratusz się prezentuje dobrze. Tylko dlaczego wewnętrznym regulaminem uniemożliwił pan praktycznie zwiedzanie turystom ratusza? Dlaczego nie pojawiły się przewodniki w ostatnich 10 latach o Brzegu, mapki turystyczne? Turyści o to pytają. Dlaczego pan nic w tym kierunku nie zrobił? I słuchamy odpowiedzi, pan Jerzy Wrębiak. Proszę państwa, dlatego, że na promocję na cały rok mamy 100 tysięcy, natomiast Nysa czy Kędzierzyn mają 2 miliony 700, inna gmina 1 700 000, takie są porównania. Moje właśnie działania sprawiły, że Brzeg odzyskuje tożsamość. Został wyremontowany ratusz, został wyremontowany amfiteatr, została wyremontowana biblioteka, zostały wyremontowane
Brzeskie Centrum Kultury wraz z kinem, parki, proszę Państwa, dodatkowo mamy basen, dodatkowo wszystkie boiska, właściwie infrastruktura, jeżeli chodzi o drogi. Mamy też źródło finansowania pod tytułem strefa ekonomiczna i to mają być... Jedno to jest źródło do dochodów. No, jeżeli Państwo zostawiacie na promocję 100 tysięcy, to jak ze 100 tysięcy spowodować, żeby nagle rozpromować? Robimy wszystko, aby zwiększyć liczbę turystów w naszym mieście, proszę Państwa. I robimy wszystko. Dzisiaj jest około 40 tysięcy turystów rocznie. Chcemy, aby w przyszłości było co najmniej 80. Dziękujemy. Miasto Goslar partnerskie ma 2 miliony. Brawo. Czas się skończył. Słuchamy kolejnego pytania. Tym razem zadaje pan Krzysztof Grabowiecki. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, pan obraził muzealników. Ja uważam, pan obraził dyrektora muzeum, bo pan stwierdził, że pan dyrektor dostał pieniądze na remont dachu, a wydał je na zakup zbroi, co jest wierutną bzdurą. Później pan usunął ten wpis. A moje pytanie jest o dywidendy. Czy pan będzie dalej pobierał dywidendy ze spółek miejskich, na których zysk składają się mieszkańcy, płacąc za wodę, za ciepło? Pan pobiera dywidendy, czyli mieszkańcy płacą kolejny podatek. Na samej wodzie woda mogłaby być tańsza o złotówkę na metrze sześciennym, gdyby pan nie pobierał dywidendy. Dziękujemy bardzo. Pytanie skierowane do pana Jerzego Wrębiaka. Słuchamy odpowiedzi, ma pan minutę. Proszę państwa, nic bardziej błędnego. Ja nie jestem regulatorem. Jeżeli chodzi o dywidendy, to świadczy o dobrych menadżerach w spółkach komunalnych. A jeżeli chodzi o środki wypracowane, to one się należą całemu społeczeństwu, nie pracownikom spółki, tylko wszystkim mieszkańcom brzegu. I teraz, jeżeli pozyskujemy pieniądze w ramach dywidendy, to one służą jako wkład własny do projektów unijnych, rządowych, po to, żeby uzyskać na przykład 10 milionów złotych na określone zadanie i mieć wkład pod tytułem 1 milion, żeby to 10-milionowe zadanie realizować. Więc dzięki pieniądzom pozyskanym właśnie w ramach dywidendy nie musimy się kredytować, tylko realizować szereg zadań potrzebnych mieszkańcom. Dziękuję. Dziękuję również. I czas na kolejne pytanie. Zadaje tym razem pani Wioletta Jaskulska-Palus. Żeby się nie wyłamać, to ja też do pana burmistrza Wrębiaka. Jak wszyscy, to wszyscy. Bardzo proste pytanie. Jak ocenia pan swoją współpracę z dyrektorem największego brzeskiego zabytku Muzeum Piastów Śląskich? Jakie działania były podjęte wspólnie, aby wypromować miasto i jak ta współpraca ma się do ostatnich pana komentarzy pod jego adresem w mediach społecznościowych? Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękujemy za to pytanie, słuchamy odpowiedzi. Proszę państwa, określę to tak, szorstka przyjaźń. Wspólnie realizujemy projekty związane z... Tak, dużo projektów historycznych realizujemy w naszym mieście. Wcześniej, kiedy był pan dyrektor Kozerski, był również partnerem. Na samym początku naszej współpracy również realizowaliśmy projekty, gdzie partnerem było muzeum. Natomiast te sprawy sporne pojawiły się dlatego, że bardzo, bardzo zależy mi, abyśmy wykorzystali szansę ponad 100 milionów złotych na Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów i uważam, że tutaj trzeba działać szybko, nie wolno zwalniać, dlatego że może się coś zmienić. Pojawiła się nowa władza i przez moment to muzeum było w zawieszeniu, a czekają pokolenia brzeżan, żeby ten zabytek przywrócić do normalności. Myślę, że to upiększy Stare Miasto i też ofertę Zamku Piastów Śląskich i nas. Mamy Kościół Świętego Krzyża z freskami Jana Kubena, mamy piękny ratusz i mielibyśmy muzeum. Bardzo kresu. Dziękuję za nie... Ja bardzo dziękuję. Dziękujemy za Ja bardzo wypowiedź. Dziękuję za nieudzielenie odpowiedzi. No, tu będą Państwo mieli jeszcze możliwość odniesienia się do tego i ewentualnej wyrażenia oceny wobec wypowiedzi swoich kontrkandydatów. Bardzo proszę, żebyśmy jednak przestrzegali na razie tego harmonogramu debaty. Czas na drugą turę. Spoglądam na zegar, 18,5 minuty zostało nam do godziny 19. Przypomnę słuchaczom Radia Opole, że to jest przedwyborcza debata kandydatów na burmistrza brzegu. Słuchamy kolejnego pytania. Tym razem zadaje pan Grzegorz Chrzanowski. Dziękuję. Tym razem, może się wyłamię, do pani Wiolety zapytam. Chciałbym, aby przyszli obecni mieszkańcy naszego miasta mieli możliwość oddawania dzieci do żłobków, do przedszkoli bez żadnych przeszkód. To jest warunek, żeby być może podjęli decyzję o tym, żeby się te dzieci rodziły. Często jest tak, że zastanawiają się. Chciałbym zapytać, bo w obiegu publicznym pojawiła się informacja, że będzie chciała pani 2,5-latki umieszczać w przedszkolach. Według mnie to nie jest dobre rozwiązanie. Co panie Grzegorzu, ja przez 17 lat byłam dyrektorem przedszkola. Przyjmowaliśmy 2,5-latki do przedszkoli w uzasadnionych przypadkach, zgodnie ze statutami, bo tak mamy zapisane.
przyjmując w tym momencie 2,5-latki, które miały zablokowaną możliwość rekrutowania do brzeskich przedszkoli, gdyby te dzieci ze żłobka zostały przyjęte do przedszkoli tak, jak oczekiwali tego rodzice i zdarzało się w ubiegłych latach, że były przyjmowane, nie powoduje to, wbrew temu, co pan mówi, dzieci 2,5-letnie, czym różni się dziecko 2,5-letnie urodzone do 28 lutego od urodzonego z grudnia? Niewielka różnica. Dlatego, panie Grzegorzu, jeśli ja jako fachowiec mówię, że to, co ja proponuję, przyjmowanie dzieci 2,5-letnich do przedszkola, zwolnienie w ten sposób miejsc w żłobku miejskim i wsparcie większą dotacją rodziców, którzy dają... I kończymy. No i mogę jeszcze dużo mówić. Tak, no niestety nie może pani, ponieważ czas się skończył. Bardzo proszę kontrolować. Przed nami jest zegar, który odmierza czas pozostały do końca. Kolejne pytanie zada pan Jerzy Wrębiak. Ja mam zadać? W takim razie ja mam pytanie do pani Wiolety. W jaki sposób pani namówi pana marszałka, aby realizował temat budowa nowej przeprawy mostowej obwodnicy miasta, ponieważ jest to zadanie nie samorządu województwa, tylko rządowe. Dziękujemy za to pytanie i czas na odpowiedź. Minuta dla pani Wiolety Jaskulskiej. Budżet marszałka to jest około miliarda, zadanie jest w rzędu 600 milionów. Panie burmistrzu, te pieniądze, brzeska obwodnica została zakwalifikowana do projektu 100 obwodnic. Pieniądze na ten cel są przeznaczone, one są zamrożone. Więc a to, co powiedziałam o wypowiedzi pana marszałka Andrzeja Buły, powiedział, że optymistyczna wersja ruszenia inwestycji to jest 2027 rok. Nie powiedziałam, że zwracałam się z prośbą o wsparcie. Ja powiedziałam, jakich informacji udzielił marszałek Buła w Brzegu na spotkaniu w ratuszu. Gdyby pan burmistrz był, mógłby zapytać na przyszłość, myśląc o realizacji tej inwestycji. Dziękujemy. Czas na kolejne pytanie, a zada je tym razem pan Waldemar Wysocki. No ja się wyłamywał nie będę, zadam pytanie obecnemu burmistrzowi. Panie burmistrzu, widzieliśmy wizualizację toru kolarskiego. Gdzie ten tor kolarski powstał? Dziękujemy i czas na odpowiedź. Minuta, pan Jerzy Wrębiak. Proszę państwa, to była odpowiedź na środowisko właśnie kolarzy, którzy mówili o tym, że mają sukcesy i taki tor kolarski przydałby się w Brzegu. Więc poprosiłem zaprzyjaźnionego architekta, by wykonał wizualizację i zaproponowaliśmy, aby do takiego projektu przystąpić i zagospodarować teren nieużytków. Niestety okazało się, że sam wnioskodawca nie poparł tego pomysłu i jego środowisko, więc wycofaliśmy się z tego. Dziękujemy bardzo. Szanowni państwo... 0 złotych. Nie płaciliśmy za ten projekt. To była koncepcja tylko, obrazki. Dziękujemy bardzo. Szanowni państwo, za chwilę będą państwo mogli zadawać pytania, tylko dajmy szansę na to, żeby zadali je także ci kandydaci, którzy jeszcze w tej drugiej turze tego nie uczynili, a tym razem kolej na pana Tomasza Kubiaka. Proszę bardzo, pół minuty na zadanie pytania. Ja mam kolejne pytanie do pana burmistrza Jerzego Wrębiaka. Biegacze w Brzegu, między innymi mieszkańcy, którzy chodzą na kijki i pobiegać na stadion, żalą się, że nie mogą skorzystać z oświetlenia na stadionie, ponieważ są jakieś oszczędności. Natomiast widzimy, że Urząd Miasta Brzegu jest oświetlony całą noc oraz inne budynki, którymi pan zarządza jako burmistrz. Dlaczego mieszkańcy nie mogą skorzystać z tego, podczas gdy marnujemy pieniądze na oświetlenie, między innymi na przykład Urzędu Miasta w Brzegu? Dziękuję bardzo. Słuchamy odpowiedzi. Pan Jerzy Wrębiak. Proszę państwa, bardzo dziękuję za cenną uwagę. Dzisiaj się dowiedziałem o tym, że są jakieś ograniczenia. Zapytam pana dyrektora Kulwickiego i poproszę o to, aby taka sytuacja nie miała miejsca. Nie przypominam sobie, aby jakiekolwiek polecenie było wydawane dyrektorowi, który administruje samodzielną jednostką. Dziękujemy bardzo. Pan Krzysztof Grabowiecki zada kolejne pytanie. Słuchamy. Nie będę oryginalny, zadam pytanie panu burmistrzowi. Panie burmistrzu, ja jak i radni pamiętają sesję, gdzie chyba godzinę, może półtorej, słuchaliśmy wypowiedzi i wizji projektanta o wielkim mieście na wyspie. U nas, tak,
i pytam, tam miało być 400 sklepów, mieszkań nie wiadomo ile. Gdzie to, panie burmistrzu, jest? Bo to był stracony czas radnych. Gdzie to miasto jest? Pan nam pokaże chociaż jeden budynek z tego nowego Dziękujemy bardzo. Słuchamy odpowiedzi. Proszę państwa, takie było moje zadanie i chęć tego pana, aby zakupując jakby byłą garbarnię, przedstawić swój plan. Więc uważałem, że powinienem się podzielić jego koncepcją z radą. Zaprosiliśmy, pani przewodnicząca zaprosiła na sesję Rady Miejskiej. Pan przedstawił swój plan. Potem wybuchł COVID. I no, być może ma jakieś problemy finansowe i nie realizuje tego pomysłu. Ja nie jestem prywatnym inwestorem, przekazywałem tylko koncepcję, która była bardzo atrakcyjna, ale która niestety nie jest realizowana. Dziękujemy bardzo. I czas na ostatnie pytanie w tej części. Pani Wioletta Jaskulska-Palus. No tak się zastanawiam. No myślę, że pan burmistrz się tak ładnie do mnie uśmiecha, to chyba do burmistrza. Nie wiem, co państwo na to. Dlaczego w tegorocznym budżecie nie zostały zabezpieczone żadne środki na profilaktykę zdrowotną mieszkańców, a na turystykę zaledwie 10 tysięcy? Czy zdrowie mieszkańców i promocja naszego pięknego miasta nie jest dla pana wystarczająco ważnym tematem? Dziękujemy bardzo i czas na odpowiedź to minuta. Proszę państwa, bardzo ważny temat i byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, że my nie realizujemy polityki prozdrowotnej. My mnóstwo pieniędzy przeznaczamy na turystykę, rekreację, na kluby sportowe, na aktywność, na pomoc społeczną poprzez konkursy różnego rodzaju też dla organizacji i towarzystw. I muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o budżet, każdy radny ma również możliwości, aby przesunąć z budżetu środki na ten cel, jeżeli uważa, że są za małe. W związku z tym wiecie państwo, że w grudniu budżet jest procedowany i można było przecież się wykazać, wskazując źródło finansowania, komu zabrać i gdzie dołożyć. Dziękuję. Dziękuję również. Szanowni państwo, to już za nami. Mam na myśli tę kolejną część debaty, w której to kandydaci nawzajem zadawali sobie pytania. Teraz na zakończenie części transmitowanej zarówno w internecie, jak i w Radiu Opole usłyszymy, można powiedzieć, mowy końcowe. To będą wypowiedzi swobodne kandydatów, którzy będą mogli odnieść się do słów, które padły wcześniej z ust na przykład ich kontrkandydatów. Będą mogli też wskazać na inne elementy swojego programu, które z ich perspektywy mogą być istotne, bądź po prostu zdecydują się wykorzystać ten czas, aby zaapelować do państwa, aby to właśnie na nich postawić 7 kwietnia w czasie wyborów samorządowych. Ten czas należy do kandydatów. Czas na odpowiedź wynosi minutę. No i zaczynamy w takiej samej kolejności, jaką wylosowali państwo przed rozpoczęciem naszej debaty. Pan Grzegorz Chrzanowski. Dziękuję bardzo. Ta minuta trochę mało, ale spróbuję. Proszę państwa, gdyby udało mi się pozyskać państwa głosy, na pewno będę starał się zrobić jedną z najważniejszych rzeczy, która w 90-tych latach została zrobiona bez naszej wiedzy, bez wiedzy mieszkańców, czyli rozdzielono nasze gminy. Proszę państwa, ta mała gmina Brzeg to jest 15 km kwadratowych. Wokoło jest 110 km kwadratowych Skarbimierza. Nie mamy o czym myśleć, jeżeli nie spróbujemy i nie doprowadzimy do tego, aby mieszkańcy nam zaufali i stworzymy nowy region, nową gminę, która będzie większa, będzie atrakcyjniejsza, będzie można wykorzystać jej walory zarówno finansowe, jak i ziemne. Rolnik, który nie ma ziemi, nie jest w stanie obsiać i nie jest w stanie zebrać plonów. Niestety zostało to podjęte bez naszej wiedzy i musimy z tym coś zrobić. Ja to zrobię. Dziękuję bardzo. Zgodnie połączę gminy. Dziękuję. Minuta dla pana Jerzego Wrębiaka. Szanowni państwo, 10 lat temu zostałem wybrany na zaszczytną funkcję burmistrza miasta. Obdarzyliście mnie zaufaniem. Mam nadzieję, że tego zaufania nie zawiodłem. Właściwie mogę powiedzieć, prawie 300 milionów środków, które pozyskaliśmy do naszego miasta. Inwestycje, które są przed nami, to jest ponad miliard w strefie ekonomicznej. No i oczywiście chciałbym wam podziękować za wsparcie i życzliwość, którą okazujecie mi na co dzień, ponieważ ona motywuje do dalszej pracy. Przede mną bardzo ambitne kolejne 5 lat i przed nami, jeżeli dostanę zaufanie państwa i zagłosujecie za mną 7 kwietnia, obiecuję, że Brzeg będzie dalej podążał ścieżką rozwoju.
Dziękujemy bardzo. Minuta dla pana Waldemara Wysockiego. Ja, szanowni państwo, chciałem powiedzieć tylko tyle, że jako przewodniczący Platformy Obywatelskiej bez względu na wynik wyborów obiecuję wsparcie każdemu włodarzowi, który naszym miastem będzie zarządzał. To po pierwsze. Po drugie, we wtorek jest mecz naszej kadry, także zachęcam wszystkich państwa do kibicowania i głosowania w budżecie obywatelskim na projekt strefy kibica na Placu Drzewnym, bo mam nadzieję, że nasza drużyna do finału Euro awansuje. A z uwagi na zbliżające się święta Wielkiej Nocy życzę państwu wszystkiego dobrego, przede wszystkim spokoju, tak aby przy stole wielkanocnym nie było kłótni, tylko panowała zgoda. Także wszystkiego dobrego, szanowni państwo, i zapraszam na wybory. Dziękujemy za tę wypowiedź. Czas na kolejną. Tym razem minuta dla pana Tomasza Kubiaka. Drodzy mieszkańcy Brzegu, 7 kwietnia postawcie na świeżą krew, młodość połączoną z doświadczeniem, na rozwój, na współpracę ponad podziałami, która odmieni oblicze posiedzeń Rady Miejskiej, wniesie nowy poziom w konsultacje z mieszkańcami. Mamy gotowe rozwiązania dla naszego miasta, w które chcemy tchnąć życie, ponieważ uważamy, że Brzeżanie i Brzeg zasługują na więcej. Zachęcam także do zapoznania się z naszym programem na stronie www.brzeg2050.pl. 7 kwietnia idźcie do wyborów i wybierzcie inną drogę, trzecią drogę. Do zobaczenia przy urnach. Dziękujemy bardzo. Pan Krzysztof Grabowiecki, słuchamy. Dziękuję bardzo, drodzy mieszkańcy Brzegu, radiosłuchacze. Zachęcam do udziału w wyborach 7 kwietnia i oddania na mnie swojego głosu. Proszę państwa, działam w mieście, zajmuję się sprawami mieszkańców. Pozdrowię tutaj mieszkańców spółdzielni, o których sprawy walczę już od 12 rok. Zaufali mi wielokrotnie, zaufali mi mieszkańcy naszego okręgu trzeciego, o których sprawy walczyłem i nadal walczę, o inwestycje, które były zapomniane przez obecnego burmistrza w tym rejonie miasta. Myślę, że w ten sposób, jak pokazałem państwu, że potrafię zawalczyć o pewne sprawy, że zaufacie mi i oddacie na mnie swoje głosy. Nie może być sytuacji takiej, że burmistrz ustala swoje priorytety, nie patrząc na zdanie i oczekiwania mieszkańców. Mieliśmy tego przykład na ulicy Wiśniowej, mieliśmy tego przykład na ulicy Rejmonta, na ulicy Wiśniowej, gdzie kałuże towarzyszyły dzieciom do szkoły. Pan burmistrz zamiast budować tam ulicę, chciał remontować płytę wokół rynku. Takie sytuacje nie mogą mieć miejsca. Mieszkańcy na pierwszym bardzo. Miejscu ich oczekiwania. Czas niestety się skończył. A teraz słuchamy pani Violetty Jaskulskiej-Palus. Drodzy mieszkańcy, mój udział w wyborach samorządowych jest moją niezgodą na to, co się dzieje w mieście. Jest moją niezgodą na to, że nie ma współpracy. Wiem, że można inaczej. Wiem, że można współpracować z Radą na zasadach nie narzucania, tylko na zasadach współpracy i wzajemnego szacunku. Dlatego, kiedy będziecie iść do wyborów 7 kwietnia, wybierzcie mądrze, wybierzcie spokój, bo wiem, że można pracować w naszym mieście na takich zasadach właśnie. Dziękujemy bardzo. Szanowni państwo, ta wypowiedź zakończyła kolejną część naszej debaty, ostatnią część, którą transmitujemy zarówno na antenie Radia Opole, a także w internecie na stronie www.radioopole.pl, a także na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku oraz na platformie YouTube. Spoglądam na zegar, 3,5 minuty zostało nam do godziny 19. Zanim pożegnamy słuchaczy Radia Opole, jeszcze krótka informacja na temat tego, co będzie się działo w następnym dniach. Drodzy państwo, w przyszłym tygodniu oczywiście nasze debaty nadal będą organizowane. Tym razem w poniedziałek zaczniemy od wizyty w Oleśnie i na tę debatę już teraz wszystkich gorąco zapraszam, zarówno słuchaczy, internautów, jak i mieszkańców tego miasta. A za udział w części radiowej dziękuję bardzo gorąco kandydatom na burmistrza Brzegu. Przypomnę, są nimi pan Grzegorz Chrzanowski, pan Jerzy Wrębiak, pan Waldemar Wysocki, pan Tomasz Kubiak, pan Krzysztof Grabowiecki i pani Violetta Jaskulska-Palus. Ale to oczywiście nie koniec naszej debaty. Jeżeli zainteresowało państwa to, co się dzieje dziś w Zespole Szkół Medycznych w Brzegu, to zachęcamy do tego, żeby szukać nas w internecie.
Drodzy Państwo, jesteśmy już w internecie, tylko to czas na to, aby to Państwo zadawali pytania kandydatom na burmistrza Brzegu. Przypomnę, że mają Państwo pół minuty na zadanie pytania, natomiast ta wskazana osoba ma minutę na to, żeby na nie odpowiedzieć. Bardzo proszę o wskazywanie, do kogo pytanie jest kierowane i o zadanie właśnie konkretnego pytania. No, szanowni Państwo, musicie się jakoś Państwo między sobą porozumieć. Proszę mnie zwolnić od obowiązku wskazywania, kto jako pierwszy będzie tutaj podchodził. Proponuję, żeby osoby, które będą chciały zadawać pytania w następnej kolejności, gdzieś tutaj się przemieściły do pierwszego rzędu, żeby nam to wszystko sprawnie poszło. I pamiętajcie Państwo, na razie jedna osoba zadaje jedno pytanie dla jednego kandydata. Jeżeli nam starczy czasu, to wtedy wrócimy do tych z Państwa, którzy chcą o coś jeszcze zapytać. Proszę bardzo, zapraszam tutaj. Może od Pana zaczniemy, tak? Proszę, proszę, proszę tutaj do nas podejść. Proszę bardzo, pół minuty dla Pana. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mieczysław Niedźwiedź. Przy okazji kandyduję również do Rady Miejskiej z Komitetu Krzysztofa Grabowieckiego. Moje pytanie jest do Pana aktualnego burmistrza. Panie burmistrzu, obserwując Pana kampanię, obserwując Pana banery, zauważyłem, że w ogóle nie mogę dostrzec znaczku Prawa i Sprawiedliwości. Moje pytanie jest takie, czy Pan się wstydzi Prawa i Sprawiedliwości? Dziękujemy bardzo za to pytanie. Szanowni Państwo, można usiąść spokojnie, spokojnie, bo ci z Państwa, którzy stoją gdzieś na końcu kolejki, no będą ich trochę nogi boleć, jeżeli będą musieli długo czekać. Słuchamy odpowiedzi Pana Jerzego Wrębiaka. Minuta dla Pana. Proszę Państwa, na moich banerach jest znaczek PiSu, jest też komitet, który sponsoruje materiały. Natomiast jeżeli chodzi o wybory, no to myślę, że Państwo wybieracie nie partię, tylko kandydata. Ja startuję z Prawa i Sprawiedliwości z poparciem całej Zjednoczonej Prawicy, tak jak wcześniej w poprzednich wyborach. Jestem chyba jedynym burmistrzem, który startuje z Komitetu Zjednoczonej Prawicy i no, chyba wyjaśniłem w takim razie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, taka mała uwaga organizacyjna od realizatorów wideo, tak żeby nas wszyscy dobrze widzieli na transmisji internetowej. Bardzo prosimy o to, żeby osoby zadające pytanie ustawiały się mniej więcej na tym naklejonym krzyżyku, tak żeby kamera mogła złapać ostrość. Proszę bardzo, pół minuty dla Pani. Dzień dobry, Małgorzata Wajda. Zapisałam pytanie, żeby zdążyć. Dlaczego Pan kłamie, że cenzura na oficjalne media społeczne w Brzegu jest za hejt i obraźliwe wypowiedzi? Jestem zablokowana od lat. Całkowicie, nie tylko możliwości komentowania. Nie widzę w profilu. Nigdy nikogo nie obraziłam, nigdy nie użyłam niecenzuralnych słów. Pytałam Urząd Miasta, prosiłam o wskazanie jednej mojej wypowiedzi, która byłaby obraźliwa. Nie dostałam odpowiedzi. Dziękujemy bardzo. Jeszcze w kwestii formalnej zapytam, do kogo jest skierowane pytanie? Do Pana Wrębiaka oczywiście. Dziękuję bardzo. Słuchamy. Proszę Państwa, ja mogę powiedzieć w ten sposób. Ustawa o samorządzie nie nakazuje prowadzenia mediów społecznościowych w sensie Facebooka. To, że my mamy taki kanał informacyjny, to powoduje, oczywiście to powoduje, że staramy się, aby w tym kanale informować. Natomiast z uwagi na to, że było bardzo dużo takich słów krytycznych, komentarzy, zdecydowaliśmy się, że my też swoich komentarzy żadnych nie umieszczamy. On jest wykorzystywany tylko w celach informacyjnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czas na kolejne pytanie, Szanowni Państwo. Proszę bardzo, pół minuty. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panom. Aleksander Ładyczko, ja mam pytanie do Pana Wyseckiego, bo zauważyłem, że jest Pan niezwykle elokwentnym człowiekiem, młodym człowiekiem. Czy potrafi mi Pan dokończyć zdanie obiecanki, cacanki, a? No, minuta na udzielenie odpowiedzi, słuchamy. No, znam ciąg dalszy tego powiedzenia, czy przysłowia, jakkolwiek to nazwać. No, jestem akurat osobą konkretną, więc ja nie obiecuję gruszek na wierzbie czy śliwek na sośnie. Jeżeli coś mówię i jest to w moim programie ujęte, to mam na to potwierdzenie, mam na to pokrycie w pewnych ustaleniach między innymi z ministrami. I tak jak już wspomniałem, jeżeli chodzi o rozbudowę krytej pływalni, rozmawiałem. Po to pojechałem do Warszawy, żeby się spotkać z ministrem, żeby uzyskać potwierdzenie, czy będzie na to finansowanie zewnętrzne. Dostałem takie potwierdzenie, więc wiem, że to zadanie jest w stanie być zrealizowane. Więc
Znam to powiedzenie, ale dziękuję. A tak poza tym bardzo dziękuję za docenienie mojej elokwencji i inteligencji. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Szanowni państwo, kolejną mam prośbę techniczną od realizatorów wideo. Szanowni państwo, ponieważ no, niestety mamy takie warunki lokalowe, jakie mamy, bardzo proszę, żeby ci, którzy będą chcieli zadać kolejne pytania, korzystali z przejścia przez korytarz, jeżeli to jest możliwe. Dobrze? Nie będziemy wtedy zasłaniać kamery, tak żeby nas osoby oglądające na transmisji internetowej dobrze widziały. Proszę bardzo. Tak, tu jest mikrofon, pół minuty dla pana. Dobry wieczór państwu, chciałem się przedstawić, moje nazwisko Kotowicz, jestem właścicielem firmy Koton. Ci, co mnie nie znają, myślę, że większość Brzegu mnie zna. Ale mam pytanie do pana Wrębiaka. Pytanie dotyczy, no wczoraj na sesji było to ten temat poruszony, ale to z mojej inicjatywy, bo ja to... I mam pytanie, czy może pan powiedzieć, za ile pan sprzedał zielonkę i ile wydało miasto wcześniej na media, na wycięcie, powiedzmy, też tych korzeni, ile wydało miasto? Dziękuję bardzo. A za ile pan sprzedał? Proszę państwa, zielonka została sprzedana za zgodą Rady Miejskiej w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej, która zajmuje się pozyskaniem inwestorów i ma stałą współpracę z PAIH-em, czyli Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Myśmy sprzedali za około 9 milionów. W umowie zobowiązaliśmy się, że uzbroimy teren. Pozyskaliśmy 4 miliony z programu rządowego Polski Ład. I zleciliśmy naszej spółce, ale pan mi nie pozwala odpowiedzieć. Zleciliśmy naszej spółce jako inwestorowi zastępczemu, żeby uzbroił te tereny. Oprócz tego wcześniej dokonaliśmy wycinki za cenę drewna pozyskanego osobie, która to robiła. I teraz Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna, która nabyła te tereny, zainwestowała tam około 50 milionów razem z nami. Dzięki temu teren jest atrakcyjny i za niedługo będziemy mieli Centrum Dystrybucji Dino i firmę POSCO, która zainwestują ogromne pieniądze, będą miejsca pracy, dodatkowe podatki. I w przeciągu 5 lat, kiedy sprzedaliśmy strefę, zyskaliśmy 3 miliony Dziękujemy złotych bardzo, podatków. Nie, burmistrzu, czas się skończył. Proszę pana, tak jak wcześniej prosiłem, jeżeli jest pytanie uzupełniające, dajmy szansę, ja wiem, ale dajmy szansę pozostałym, którzy chcą zadać pytanie. Jeżeli będzie czas jeszcze na to, wrócimy do pana, obiecuję. Prosimy o kolejne pytanie. Dzień dobry. Ja najchętniej chciałbym zadać wszystkim, zapytać o opinię wszystkich kandydatów na ten temat, bo jako osoba młoda, która planuje przyszłość w Brzegu, jest to dla mnie bardzo ważne, a mianowicie opieka żłobkowa. Pan burmistrz powiedział, że w ciągu jego 2 kadencji pozyskał 300 milionów do Brzegu, tymczasem liczba miejsc żłobkowych w publicznym żłobku wzrosła zaledwie o kilkadziesiąt. W zeszłym roku Ława wybudowała nowoczesny żłobek za 12 milionów złotych, 70% dofinansowania dla setki dzieci. Dlaczego my nie pytanie. Możemy, skoro Ława może? I do kogo ono jest skierowane? Do pana burmistrza. Dziękujemy bardzo. Pan Jerzy Wrębiak jest adresatem tego pytania. Prosimy o odpowiedź. Proszę państwa, jak zostawałem burmistrzem w 2014 roku, mieliśmy jeden żłobek i faktycznie były braki, jeżeli chodzi o przyjęcia dzieci. Dzięki temu, że uruchomiliśmy takie formę dofinansowania 300 zł do dziecka w żłobku niepublicznym, powstały 3 żłobki niepubliczne, gdzie mamy prawie 150 dzieci zagospodarowanych. Na dzień dzisiejszy wszystkie dzieci są zaopiekowane. I nie mamy problemu z tym, o czym pan mówi, natomiast no niestety bierzemy pod uwagę pewną demografię, która dla nas w chwili obecnej no jest stabilna albo raczej malejąca, tak jak w całym kraju. Dziękujemy bardzo. Prosimy o kolejne pytanie. Dobry wieczór. Panie burmistrzu, mam pytanie. Mamy w Brzegu niepubliczną szkołę, jedną jedyną, imienia świętego Tomasza Latwinu. Ona się boryka od 10 lat z tym samym problemem, nie mają budynku. Byli u pana, prosili, od 10 lat się borykają z problemem lokalowym. Pan o tym wie. No ale nic się nie udało zrobić. Czy jeżeli pan wygra, to może pan dzisiaj zadeklarować, że pan im pomoże? Dziękujemy. I słuchamy. Proszę państwa, cały czas pomagam, dlatego że w momencie, kiedy szkoła prywatna świętego Tomasza Zakwinu przeniosła się z salek katechetycznych, myśmy zaproponowali miejsce właśnie w szkole podstawowej numer 1 przy ulicy Chrobrego.
I z uwagi na to, że myśmy reformę przeprowadzili w ten sposób, że dzieci starsze mogły kontynuować naukę w dawnych gimnazjach, gdzie były dygestoria, gdzie były sale z laboratoriami, przez co mieliśmy no, miejsce w szkołach istniejących i zaproponowaliśmy lokum właśnie w szkole podstawowej, gdzie koszty możemy sobie pomniejszyć poprzez współpracę z tą szkołą i na pewno będziemy szukali rozwiązania na przyszłość, ponieważ ta szkoła osiąga fajne wyniki, dobrze się nam współpracuje i deklaruje tutaj chęć dalszej współpracy. Dziękujemy bardzo. Czas na kolejne pytanie. Witam serdecznie. Na krzyżyku, proszę. Jadwiga Kluczycka. Na krzyżyk, przed stół. Przed stół, dobrze. Tak. Będzie Jadwiga, panią dobrze widać. Jadwiga Kluczycka, radna Rady Miejskiej Brzegu. Panie burmistrzu, za ile pan sprzedał zielonkę, to wiemy, ile by wyszło za metr. Czy prawdą jest, że jest to 17 zł? Szanowni państwo, 17 zł. Ale konkretne pytanie. Dlaczego, czy prawdą jest, że powiesił pan baner wyborczy na ulicy Chrobrego bez zgody konserwatora wojewódzkiego zabytków i dlaczego do chwili obecnej ten baner tam wisi, skoro nie ma pan takiej zgody i powinien pan przestrzegać prawo? Czy pan przestrzega prawo? Dziękujemy. Adresatem pytania jest pan Jerzy Wrębiak, już, słuchamy. Już odpowiadam. Proszę sobie odsłuchać wczorajszą sesję, bo to są dywagacje o tych 17 zł. Tak naprawdę wartością dodaną była inwestycja, która została przeprowadzona przez firmę InvestPark. Prawie 50 milionów złotych, dzięki czemu ten teren stał się atrakcyjny. A my przez 5 lat od momentu sprzedaży mamy rokrocznie podatek z tego gruntu rzędu 700 tysięcy złotych. Kogo z państwa byłoby stać, żeby kupić ten grunt z bunkrami? Bo ja jestem też po rozmowie z prezesem. Dwie następne działki muszą być wyczyszczone z bunkrów, czyli muszą zainwestować. Jeżeli chodzi o zielonkę, no to jest dla nas perspektywa na przyszłość. Nigdy nie byłoby nas stać, aby takie duże pieniądze zainwestować, aby ona przynosiła korzyści. Jeżeli chodzi o baner, to proszę w tej sprawie zwrócić się do Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ ja osobiście nie prowadzę tej kampanii, tylko prowadzi komitet. Widocznie była zgoda właściciela i proszę właśnie tam kierować zapytanie. Dziękujemy bardzo. Prosimy o kolejne pytanie. Zapraszam. Pół minuty dla pana, słuchamy. Fabianiak Zbigniew, do pana burmistrza. Ja chciałem wziąć pana burmistrza w obronę w jednym... Przepraszam bardzo, mikrofon trochę bliżej w jednym temacie. Nie ma takiego chyba burmistrza w Polsce, który by pobierał opłaty za parking. Jest chyba jedyne miasto w Polsce, gdzie pan burmistrz zrezygnował z opłat na rzecz miasta. PiS jest moim wrogiem, bo ja jestem Konfederata. Ale... obowiązuje nas obiektywizm. Ale prosimy o pytanie. Pytanie do pana Chrzanowskiego. Jeśli pan się nie dogada, nie połączy tych dwóch gminy Karbimierz z Brzegiem, czy ma pan plan na ożywienie tego miasta? Bo ja puściłem w internet hasło, czy Fosa Brzecka... Dziękujemy bardzo, czas się skończył. Pan wypowie na ten temat. Czas się skończył. Pytanie do pana Chrzanowskiego dotyczące... Tak, pytanie do pana Grzegorza Chrzanowskiego dotyczące połączenia gmin Skarbimierz i Brzeg. To tłumaczę. Jeśli się nie uda. Tłumaczę tym z państwa, którzy być może nie usłyszeli. Słuchamy odpowiedzi. Dziękuję. Proszę państwa, to nie jest takie proste, ale nowy burmistrz, czyli gdyby państwo mi zaufali, ma za sobą naprawdę szeroką rzeszę, po pierwsze, pracowników, prawników. Trzeba by było powołać komisję, która zajęłaby się próbą lobbowania. W Zielonej Górze trwało to prawie 3 lata, ale mieszkańcy w końcu zrozumieli, że tak naprawdę wygrywa na tym mieszkaniec i region. Dochodzimy do sedna, czyli pieniądze, które dostajemy od ministerstwa. W Zielonej Górze to jest 100 milionów złotych. My licząc w tamtej kadencji to około 25-30 milionów dostaliby mieszkańcy za darmo. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wydać trochę pieniędzy na popularyzację tego pomysłu. Ja osobiście będę to chciał kontynuować i to zrobię. Natomiast co do fosy, rozmawiałem z panem o tym, pomysł bardzo futurystyczny, że tak powiem, ale jak rozmawialiśmy, być może warto się zastanowić, chociaż dziękujemy w części. Bardzo. Czas na kolejne pytanie. Słuchamy.
Dzień dobry, ja w tematyce historii i promocji do burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Myślę, że każdy tutaj zwrócił uwagę na to, że burmistrz na pytanie nie odpowiedział, które powiedział mu Tomek Kubiak, o co chodzi tam z ratuszem. Proszę Państwa, skandal to jest ten regulamin, który tam funkcjonuje. W październiku pan Grabowiecki pisał interpelację. Na interpelację, dlaczego nie można tak naprawdę zwiedzać ratusza, burmistrz odpisał, że jest to nie instytucja muzealna, a budynek administracji publicznej. Wiemy, jaka tam administracja publiczna jest w tym ratuszu. I słuchamy pytania. Chcę wam pokazać jedną rzecz. Prosimy o pytanie. Już, projekt nie, unijny. Już, szanowny panie, czas się panu skończył, więc bardzo więc proszę zadać pytanie. Więc chciałbym zadać pytanie, na jakiej zasadzie nie są wpuszczani indywidualni turyści do ratusza, skoro projekt unijny to była adaptacja na cele muzealne, zwiększenie dostępności dla indywidualnych turystów, województwa, mieszkańców, no i to stworzenie indywidualnego przewodnika, żeby ludzie sobie mogli dziękujemy po prostu bardzo. Czas na odpowiedź, wynosi minutę, słuchamy. Proszę Państwa, to nieprawda. Są wpuszczani, natomiast jeżeli chodzi o regulamin, to nie może być tak, że ktoś wychodzi, kiedy chce i przychodzi. Jest na takiej zasadzie, że jeżeli przyjeżdża grupa, to ta grupa wcześniej się umawia. I ja ostatnio sam byłem przewodnikiem grup, które się umawiały, ponieważ często tak... Tak było, proszę Państwa, w sobotę i w niedzielę. Zająć. Więc jeżeli ktoś wcześniej uprzedzi, ale chcecie Państwo wysłuchać mojej odpowiedzi, czy już znacie? No. Proszę Państwa, więc to nie jest prawda. Można zwiedzać, tylko wcześniej trzeba się umówić. Wiecie Państwo, było tak, że było na telefon i pani dostała telefon w Boże Ciało, że ma iść, bo jest ktoś, kto chce oglądać. Przecież to byłoby nieporozumienie. W każdej instytucji jest jakiś regulamin. Jeżeli się uprzedzi, że przyjeżdża grupa, ile wtedy wcześniej? Wysyłamy osobę. Szanowni Państwo, ja bardzo proszę o to, żeby... Nie przerywać osobom, które odpowiadają na pytanie, bo naprawdę osoby siedzące gdzieś tam z tyłu sali będą mieć problem z usłyszeniem odpowiedzi. Jeżeli chcą Państwo wyrazić swoje uznanie bądź dezaprobatę w stosunku do udzielonej odpowiedzi, no to zachęcamy do tego, żeby robić to po jej zakończeniu. Tak będzie na pewno łatwiej dla każdego z nas. Prosimy o kolejne pytanie. Dzień dobry, ja bym chciała zadać pytanie panu Tomaszowi. Mają państwo w planie wybudowanie niedaleko rynku wielopiętrowego parkingu. Chciałabym się dowiedzieć, skąd państwo wezmą na to pieniądze, skąd państwo mają na to finanse. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Adresatem tego pytania jest pan Tomasz Kubiak. Słuchamy odpowiedzi. Czas na jej udzielenie wynosi jedną minutę. Tak jak wspominałem wcześniej, mamy w trzeciej drodze ministra infrastruktury, więc możemy pozyskiwać środki między innymi z programów Ministerstwa Infrastruktury. Są też z KPO środki, między innymi opolskie środki europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 i tam też są środki właśnie między innymi na rozwiązania ekologiczne przy takim budownictwie z programu zintegrowanej infrastruktury terytorialnej. Więc można też z tego skorzystać i na pewno będę robił wszystko, aby takie środki dla Brzegu pozyskiwać, tak aby taki obiekt powstał, bo on na pewno odciąży bardzo ten rynek, który chcielibyśmy, żeby żył, żeby tam mogli się integrować mieszkańcy, spotykać, spędzać ze sobą czas, a parking jest ważny z kolei dla przedsiębiorców, dlatego chcemy go przenieść nieopodal pomiędzy ulicę Dzierżonia a Areja. Dziękujemy bardzo. I czas na kolejne pytanie. Pół minuty. Dzień dobry, ja nazywam się Radosław Majger. Nie do końca też widzę powód, żeby zadawać pytanie panu burmistrzowi, bo tak słabo z tą odpowiedzią dzisiaj. Ja chciałbym zadać pytanie panu Waldemarowi Wysockiemu, człowiekowi o szerokich kontaktach. Wielokrotnie podkreślał, że jest przewodniczącym Platformy i wiele może, dlatego ja mam takie pytanie. Na pana listach wyborczych z pana okręgu startuje pani Bożena Szczęsna, radna, która 2 lata temu czy 3 została złapana za jazdę pod wpływem alkoholu i od tej pory nie pojawiła się w zasadzie na żadnej sesji Rady Prosimy Miejskiej. Prosimy o pytanie. I dlatego chciałem się zadać pytanie, czy takich perełek u pana na listach jest więcej? Dziękujemy bardzo. I prosimy o odpowiedź. Panie Radosławie, skoro pan tak dobrze orientuje się, jakie perełki są na listach Koalicji Obywatelskiej, to myślę, że pan dobitnie to sprawdził. Akurat tą sytuację, jeżeli chodzi o panią Bożenę Szczęsną, znam. To było wykroczenie. Nie będę komentował tego typu spraw, bo wykroczenia popełniają ludzie. Oczywiście nie popieram tego typu wykroczeń w tym aspekcie, zresztą jak każdych wykroczeń. Rozmawiałem z panią Bożeną wielokrotnie, także z uwagi na jej doświadczenia zawodowe i prowadzenia działalności gospodarczej i również sytuacje życiowe,
nie pojawiała się na sesji, ale w momencie, kiedy nie pojawiała się na sesji, nie pobierała za to wynagrodzenia. Akurat znam panią Bożenę Szczesną osobiście, jeżeli chodzi o jej zaangażowanie na rzecz mieszkańców naszego miasta. Także uważam, że obecność jej na listach jest ze wszechmiar słuszna, więc tylko tyle. Dziękujemy. Pora na kolejne pytanie. Słuchamy. Witold Kustra, ja mam pytanie do pana Jerzego Wrębiaka. Panie burmistrzu, mnogość kandydatur świadczy o tym, że mieszkańcy Brzegu chcą zmian. Nie są zadowoleni, co najmniej z ostatniej kadencji. Chciałem zapytać pana, z jakich głównie popełnionych błędów, czy to w zakresie stylu kierowania miastem, czy kierunków podejmowanych decyzji, wyciągnie pan wnioski w ewentualnej drugiej kadencji i zaoferuje oczekiwaną dla mieszkańców Brzegu zmianę? Dziękuję bardzo za to pytanie. Tylko będę musiał pana poprawić. Jeżeli pan Jerzy Wrębiak będzie kolejny raz burmistrzem, to będzie jego trzecia kadencja. Słuchamy odpowiedzi. Proszę państwa, i w tym cały jest sambaraz, żeby dwoje chciało naraz. Więc zawsze mi zależało na dobrej współpracy i myślę, że te działania, które prowadziłem, one były na rzecz mieszkańców. Oczywiście były spory, ale one wynikały z tego, że no, nie wszyscy zgadzaliśmy się, jeżeli chodzi o pewne priorytety dla miasta. Ja uważałem, że przejmując miasto, które miało budżet 100 milionów złotych, zadłużenie 23,5 miliona, 23% w stosunku do dochodu, dzisiaj zostawiam miasto z budżetem prawie ćwierć miliarda, z zadłużeniem 11%, z długiem mniejszym niż w 2014 roku, a inwestycji za ponad i pozyskanych środków za ponad 300 milionów, no bo 126 milionów pozyskano środków rządowych, 51 środków unijnych. Spółki miejskie spłaciły kredyt rzędu 35 milionów, a zwiększyły majątek o 80 milionów. ZGO GAĆ, gdzie jesteśmy udziałowcem, też realizowało... Dziękujemy bardzo. ...za 100 milionów. Niestety czas się skończył. Prosimy o kolejne pytanie. Prosimy o zadanie. Pan już chyba dzisiaj był. No tak, ale prosiłem pana, żeby pan wrócił, kiedy nie będzie kolejnych chętnych do 19.30. Dajmy szansę, naprawdę, bardzo o to... Bardzo proszę, dajmy szansę państwu, którzy jeszcze nie byli. Tam są państwo, którzy chcą zadać pytanie. Przepuszczają państwo pana. Dobrze, no to zrobimy wyjątek, ale bardzo proszę, żeby to był tylko jednorazowy incydent. Słuchamy. Padła tu kwota 17 zł za metr. Biorąc pod uwagę, mówimy o Zielonce. 17 zł za metr to niecała paczka papierosów, jak się nie mylę, za metr. Tutaj pytam o jedną rzecz. Dlaczego pan nie ogłosił przetargu na tą nieruchomość? To jest raz. Dlaczego nie został ogłoszony przetarg? Moim zdaniem, po wyliczeniach, bo też zajmuję się interesami i biznesami, miasto straciło 100 milionów. Dziękujemy bardzo. Musiał o tym mówić, ale 100 milionów miasto straciło. Dziękujemy i słuchamy odpowiedzi. Rozumiem, że pytanie jest skierowane do pana Jerzego Wrębiaka, tak? Mam akt notarialny. Dziękujemy. Miasta ziemię, gdzie zapłaciłem 408 zł. Dobrze. Posłuchajmy odpowiedzi. Posłuchajmy odpowiedzi, dajmy szansę nam wszystkim na to, żebyśmy mogli tę odpowiedź poznać. Słuchamy, minuta dla pana Jerzego Wrębiaka. Proszę państwa, jeżeli chodzi o sprzedaż tego gruntu, to jest 54 hektary. Myśmy starali się wejść do strefy ekonomicznej, spełniliśmy wszystkie wymagania. Strefa nie chciała tego terenu kupić. Oni mają mnóstwo terenów, a najbliżej w Skarbimierzu. Jeżeli chodzi, no właśnie był przetarg w tym sensie, że nie było chętnych. Natomiast mamy możliwość w drodze pierwokupu sprzedać do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej i taką zgodę na to wyraziła Rada Miejska. I tylko dlatego myśmy ten teren sprzedali, bo była wola ze strony strefy, która kupiła to po operacie szacunkowym. I to ja powiem obrazowo, żeby pan wiedział, jak to jest z tymi nieruchomościami. To jest tak, jak pan dzisiaj kupi, powiedzmy, ruderę typu, nie wiem, no pałac przy Jana Pawła, a wyremontuje ten pałac za 20 milionów, no to ten pałac będzie miał wartość 20 milionów, a nie powiedzmy 800 tysięcy. Ale proszę państwa, ale właśnie o to chodzi, że teren został uzbrojony, jego wartość... Dziękujemy bardzo. Czas niestety dobiegł końca. Proszę pana, ja obiecuję, jeżeli do 19.30 nie będzie kolejnych chętnych, to wrócimy do pana, na pewno będzie pan miał możliwość zadania kolejnego pytania.
Prosimy o następne pytanie. 30 sekund dla pana. Dzień dobry. Kamil Szpajcher, lider powiatowy Polski 2050, kandydat do Rady Miejskiej w Brzegu. Ja mam pytanie do pani Wioletty. Jednocześnie chciałbym, żeby pan burmistrz słuchał, ponieważ to są dane, których chyba nie zna. Pani Wiolu, pani propozycja dotycząca opieki dla dzieci, mówimy tutaj o 2,5-latkach, nie działa, nie koreluje u mnie w głowie z tym, że co roku około 10-12 dzieci jest chętnych na jedno miejsce do żłobka miejskiego. Jeżeli byśmy odjęli to, co daje nam, dają nam żłobki prywatne, najpierw statystyka. Nie, czas niestety dobiegł końca, więc prosimy o pytanie. No jest 7 sekund. 7 sekund po czasie. Dobra, przepraszam, pytanie. Jak w takim razie odnosi się pani pomysł do tego, że aż takiej ilości dzieci brakuje opieki żłobkowej w naszym mieście, ponieważ nawet jeżeli zadbamy prywatnymi żłobkami czy dopłatami do prywatnych żłobków, to nadal połowa tych dzieci, ponad połowa, zostanie bez tej opieki. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, no niestety muszę bardzo rygorystycznie podchodzić do pilnowania czasu, ponieważ kolejka jeszcze widzę jest długa, a zależy no na tym, żeby jak największa liczba mogła, jak największa liczba oczywiście osób mogła zadać pytania. Słuchamy odpowiedzi pani Wioletta Jaskulska-Palus. W tym momencie w przedszkolach zostały wolne miejsca. To, co mówiłam, 2,5-latki przyjmowane zgodnie z oczekiwaniami rodziców do przedszkoli zwalniają miejsca w żłobku publicznym dla młodszych dzieci. Natomiast w 3 niepublicznych żłobkach aktualnie mamy jeszcze 20 wolnych miejsc. Ja myślę, że problemem tutaj nie jest to, że nie ma chętnych na te miejsca. Problemem jest to, bo tutaj o czym pan burmistrz nie powiedział, koszt pobytu dziecka w niepublicznym żłobku wynosi 1700 zł, średnio 1400 zł. 300 zł dopłaty hojnej z miasta nie rozwiązuje problemu. Ci rodzice często spłacają jeszcze kredyty mieszkaniowe, więc wsparcie większą dotacją rodziców posyłających dzieci do żłobków niepublicznych jest lepszym rozwiązaniem, gdyż utrzymanie jednego miejsca... No, mogę to, możemy się umówić, mogę... No. Mogą Państwo rozwinąć temat. Jakoś się próbować po debacie spotkać i jeszcze uzupełnić wszelkie niejasności, jeżeli takie zaistniały. No chyba, że będziemy jeszcze mieli możliwość zadania kolejnego pytania, jeżeli nam czasu wystarczy. Prosimy o kolejne pytanie. Prosimy osobę, która jeszcze pytania nie zadawała. Nie ma już. Dobrze, no to wracamy do tych, którzy pytania zadawali. Prosimy bardzo pani radna, pół minuty dla pani. No tradycyjnie pan burmistrz. Panie burmistrzu, moje pytanie, lubi pan piękne wizualizacje. Taką wizualizację przedstawił pan mieszkańcom Brzegu. Bulwar za Odrą, miały być leżaki, miały być wypoczynek, miało być pięknie. Jak daleko są te prace posunięte? Dziękujemy bardzo. Zanim wysłuchamy odpowiedzi, jeszcze prośba do państwa, do tych, którzy chcą być może zadać pytanie, a krępują się. Zostało nam dosłownie kilka minut do zakończenia tej części, więc bardzo proszę decydować się właśnie teraz, bo potem może już być za późno. A teraz słuchamy odpowiedzi. Proszę Państwa, ten bulwar powstał. Jak zostałem burmistrzem, to bardzo ważnym zadaniem było wybudowanie zabezpieczenia wałów Rataje Oławska. I ponieważ była zmiana struktury w ZIUM na Wody Polskie, brakowało środków finansowych prawie 6 milionów, aby ogłosić przetarg. Pierwsza to była moja wizyta u nowego wojewody, następnie lobbowanie, aby zabezpieczyć środki z rezerwy budżetu państwa, te 6 milionów, aby ogłosić przetarg na budowę. To zostało zrealizowane. Powstały ścieżki wzdłuż Odry. Dodatkowo pozyskaliśmy pieniądze, aby wywieźć takie płyty betonowe z dawnej plaży. Zamiast w ramach środków z niskiej emisji pozyskaliśmy pieniądze unijne, wybudowaliśmy ścieżkę przy ulicy Grobli. Wydaje mi się, że dzisiaj Odra, teren nadodrzański wygląda bardzo ładnie, jest zadbany i to dla mnie jest ten właśnie bulwar, o którym mówię. Natomiast pewnie jest niedoskonały, warto byłoby jeszcze uruchomić tą marinę bardziej aktywnie. I kończymy. Niestety. I myślę, że to jest do zrobienia. Czas dobiegł końca. Prosimy bardzo, jeżeli są jeszcze wśród nas takie osoby, które nie zadawały pytania, a chciałyby to zrobić, Państwo mają pierwszeństwo. Zaglądam, czy są tam jeszcze takie osoby. Na razie nie widzę. Proszę się decydować, jeśli ktoś z Państwa chce zadać pytanie, bo za chwilę już będzie za późno. Słuchamy. Ja chciałbym Państwu powiedzieć tylko taki szybki fact-checking, bo odpowiadać można, tylko warto by było, żeby to było odpowiedzi zgodnie z prawdą.
Pan burmistrz powiedział, że budżet aktualnie ma dochodów na ćwierć miliona złotych. To można bardzo łatwo sprawdzić. 211 po dochodach, po wydatkach 232. Powiedziałem, że to blisko ćwierć miliarda złotych. Tak, czyli 20% troszkę wahnięcie o 40 milionów. No, jeśli chodzi o zadłużenie... Ale prosimy o pytanie. Oczywiście. Ja chciałbym zapytać, skąd biorą się te dane, bo tak samo o zadłużenie burmistrz mówi, że jest 11%. Z ćwierć miliarda czy 211 milionów. Tymczasem ja na stronie Urzędu Miasta, to co sprawdziłem budżet, tak samo sprawdzam zadłużenie, 40 milionów. Ile to jest 40 milionów z 211 milionów? Dziękujemy bardzo. I mamy minutę na odpowiedź. Proszę Państwa, już wyjaśniam. W 2014 roku zadłużenie miasta to było 23,5 miliona złotych. W 2023, na 31 grudnia, ponieważ teraz mamy dopiero trzeci miesiąc nowego roku, mamy zadłużenie 23 miliony złotych, czyli mniejsze niż w 2014 i jest to dokładnie 11% w stosunku do tego, co było w 2014. Te 40 milionów, o których Pan mówi, to są założenia, że w tym budżecie na 2024 mamy zaplanowaną przebudowa ulicy Poprzecznej 25 milionów, most Kępa Młyńska 10 milionów prawie, Śliwkowa, dofinansowanie do różnych inwestycji, wymiana nawierzchni na stadionie, przebudowa boiska w Ósemce. Inwestycje w tym roku to jest 54 miliony złotych, wydatki majątkowe i stąd też myśmy zaplanowali w budżecie kredyt do 20 milionów, że jeżeli będziemy realizowali zadania, i które mają dofinansowanie z Polskiego Ładu, będziemy się posiłkowali kredytem. No, szanowni Państwo, czasu mamy coraz mniej. Prosimy o kolejne pytanie. To ja mam pytanie, panie burmistrzu, oczywiście do pana. W Urzędzie Miasta na korytarzu mamy tabliczkę piękną. Urząd Miasta, burmistrz Brzegu przyjmuje w sprawach skargi wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od godzin 12.15 do 16.15. Proszę mi powiedzieć, czy przyjmował pan w ciągu tych 5 lat co tydzień mieszkańców Brzegu? Proszę państwa, co tydzień przyjmuję mieszkańców Brzegu. W tych godzinach i nawet dłużej, i w momencie, kiedy idę do pracy, spotykam się z mieszkańcami, kiedy spaceruję, spotykam się z mieszkańcami, kiedy otwieram Facebooka, Messengera, ale są takie momenty, kiedy nie przyjmuję mieszkańców, wtedy, kiedy w poniedziałek mam konferencję, wtedy, kiedy mam wyjazd pilny, kiedy mam zaproszenie do pana wojewody w sprawach służbowych, wtedy przyjmują też moi zastępcy. Zawsze przyjmuję burmistrz, zastępcy, kierownicy biur, jeżeli jest... Tak, ale proszę państwa, bardzo wiele spraw, z którymi mieszkańcy się zwracają do mnie, to są sprawy na poziomie biura. Nie wszystkie wymagają interwencji burmistrza. Jeżeli ktoś chce do mnie dotrzeć, ma zawsze drogę otwartą i mieszkańcy o tym bardzo dobrze wiedzą. Ja jestem burmistrzem takim, który jest dostępny i kontaktowy. Mieszkam w tym mieście od urodzenia. Dziękujemy bardzo. Szanowni państwo, w ten sposób już czas regulaminowy naszej debaty, czas na zadawanie pytań dobiegł końca. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania do kandydatów, no to myślę, że oni nie uciekną Wam jeszcze, myślę, że poświęcą Wam jeszcze czas w kuluarach, żeby wszelkie wątpliwości rozwiać. No niestety nie przewidzieliśmy w regulaminie naszej debaty możliwości odnoszenia się do odpowiedzi udzielanych przez kandydatów, przez tych, którzy pytali. Jeżeli Państwa te odpowiedzi nie satysfakcjonują, no to zachęcam do tego, żeby jeszcze próbować z kandydatami w sposób indywidualny rozmawiać. Teraz jeszcze dajmy Państwu czas na to, żeby tę debatę podsumować. Być może jeszcze będą Państwo chcieli się odnieść do tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut, albo po prostu wykorzystać ten moment na przekonanie Państwa, żeby właśnie na daną osobę zagłosować po minucie dla każdego z kandydatów w kolejności takiej samej, jaką Państwo wylosowali przed debatą, czyli zaczynamy od pana Grzegorza Chrzanowskiego. Słuchamy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja mam plan dla Brzegu, po prostu, który zawiera się w słowie Brzeg. Bezpieczeństwo, rozwój, zdrowie i edukacja tak naprawdę jeszcze i gospodarka. Natomiast przypomnę, że jesteśmy w takim momencie, kiedy
tak naprawdę państwo mogą zdecydować, w którym kierunku pójdziemy. Czy pójdziemy w kierunku rozwoju naszej gminy, czy uda mi się, a myślę, że mi się uda, wynegocjować i namówić naszych sąsiadów, abyśmy stworzyli jeden fajny region. Region, który będzie miał możliwości i gospodarcze, i obszarowe większe. Będą dodatkowe pieniądze. Chciałbym zapewnić, że będzie to połączenie zgodne po to, żeby mieszkańcy uzyskali pulę pieniędzy z rządu, które będziemy mogli wykorzystać. To jest naprawdę kilkadziesiąt milionów, które wspólnie jako mieszkańcy nowej gminy możemy zainwestować, żeby nam, mieszkańcom, się tu żyło lepiej. Nie ja, dziękujemy. My. Zapraszam do wyborów. Dziękujemy bardzo. Minuta dla kolejnego kandydata, pan Jerzy Wrębiak. Proszę państwa, ja jestem gotowy i otwarty do współpracy i mam nadzieję, że ona taka będzie w następnej kadencji. Myślę, że udowodniłem, że dla polityka wiarygodność jest bardzo ważna. Dotrzymałem słowa, jeżeli chodzi o mój program. Proszę państwa, 99% z ulotki, którą miałem 5 lat temu, zostało zrealizowane. Jeżeli chodzi o ocenę, to myślę, że najlepszą oceną są rankingi ostatnio w trzech kategoriach, które pan marszałek województwa był patronatem. Fundusz Rozwoju Demokracji Lokalnej, Bank Gospodarstwa Krajowego, Urząd Statystyczny. Brzeg w trzech kategoriach uzyskał tytuł lidera, czyli lider województwa na 71 gmin, w którym tylko miasto Opole nie uczestniczyło. A w innych kategoriach również w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców i lidera powiatu. To świadczy, że niezależne jakby źródła pokazują, że idziemy w dobrym kierunku na bazie 16 standardów, za które się nie płaci. Po prostu bardzo obiektywne, które można sprawdzić. Dziękujemy bardzo. Pan Waldemar Wysocki. Szanowni Państwo, ja chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za udział w dzisiejszej debacie, zaprosić Państwa wszystkich na wybory. Wybierzmy mądrze, przed nami 5-letni okres, naprawdę, który warto wykorzystać dla rozwoju naszego miasta. Wierzę w Państwa, wierzę, że wybierzecie mądrze. Zapraszam na wybory. Dziękuję Państwu serdecznie. Minuta dla Pana Tomasza Kubiaka. Ja bym chciał, Szanowni Państwo, podziękować wszystkim kandydatom za udział w debacie wspólny. Wszystkim Państwu chciałbym podziękować. Chciałbym też podziękować Państwu za to, że poświęcili Państwo dzisiaj swój czas i przyszli tutaj. Także tym, którzy nas oglądają w sieci. I deklaruję współpracę ze wszystkimi ponad podziałami, bo barwy partyjne w samorządach nie są najważniejsze i to nieraz udowadnialiśmy w dotychczasowych działaniach. I zachęcam wszystkich Państwa do tego, abyśmy przede wszystkim 7 kwietnia poszli do wyborów i zagłosowali zgodnie ze swoim sumieniem. Nieważne na kogo, ważne, żebyśmy wzięli udział w tych wyborach, bo to jest tak naprawdę sedno demokracji. Dziękuję Państwu i do zobaczenia. Pan Krzysztof Grabowiecki. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście uważam, że jest najważniejsze, na kogo zagłosujemy i dlatego zachęcam do udziału w wyborach i oddania na mnie swojego głosu. Proszę Państwa, nie możemy powierzać dalszych losów naszego miasta osobie, czyli panu burmistrzowi Wrębiakowi, który powie na przykładzie, nie znalazł i nie chciał znaleźć pieniędzy na remont w szkole numer 3. Dzieci nie miały tam ciepłej wody, a znalazł ponad 2 miliony na remont Urzędu Miasta, żeby dołożyć do dotacji. To są przykłady. Proszę Państwa, kolejny przykład. 60 milionowe, to są fakty. Proszę bardzo, uderz stół, zgadza się. Proszę Państwa, pan burmistrz mówi o milionowym budżecie. Nie było 60 tysięcy złotych, żeby zapłacić za windę w przedszkolu. Pan burmistrz zwoływał sesję nadzwyczajną, przesuwał pieniądze. To jest prawda o budżecie. Gro pieniędzy w tym budżecie to są dotacje, a gdy dotacje nie przyszły na czas, pan burmistrz nie ma 60 tysięcy, żeby zapłacić za windę. To jest prawdziwy obraz pana rządów. Dziękujemy. I minuta dla pani Violetty Jaskulskiej-Palus. To ja wprowadzę troszeczkę spokoju. Dziękuję wszystkim nam za dzisiejszy wieczór. Nie jestem, mam taką refleksję, nie jestem ani stand-uperką, nie lubię robić zdjęć, nie mam znaczka do wyborów, bo jestem bezpartyjna, ale mam świetny pomysł na brzeg. Bo brzeg mam w sercu, dlatego zachęcam wszystkich Państwa do tego, abyście poszli na wybory i wybierzcie mądrze, wybierzcie spokój. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, między innymi właśnie temu służą debaty organizowane przez Radio Opole we wszystkich miastach powiatowych naszego regionu. Szanowni Państwo, właśnie do tego zachęcamy, żeby wybrać świadomie. Dlatego też udostępniamy Państwu możliwość zadawania pytań kandydatom. Dlatego też organizujemy dla Państwa debaty we wszystkich miastach powiatowych naszego regionu. W poniedziałek Olesno, natomiast pozostałe miasta, ich szczegółowy harmonogram tych debat oczywiście znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.radioopole.pl. Tam też można wszystkich debat wysłuchiwać, oglądać. Podobnie jak na platformie YouTube, a także na naszym radiowym Facebooku. Szanowni Państwo, atmosfera bardzo gorąca, dlatego tym bardziej dziękujemy kandydatom za to, że znaleźli czas i zechcieli odpowiadać na Wasze pytania. A przypomnę, byli z nami pan Grzegorz Chrzanowski, Komitet Wyborczy Wyborców, Łączy nas Brzeg, Grzegorz Chrzanowski. Pan Jerzy Wrębiak, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Pan Waldemar Wysocki, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Pan Tomasz Kubiak, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050, Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pan Krzysztof Grabowiecki, Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Grabowieckiego. I pani Wioletta Jaskulska-Palus, Komitet Wyborczy Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej. Szanowni Państwo, raz jeszcze proszę o wielkie brawa dla wszystkich kandydatów bez wyjątku za to, że znaleźli czas, żeby się tutaj z Państwem dzisiaj spotkać. Ja również dziękuję Państwu za udział, zarówno tym, którzy byli z nami tutaj w sali, a także za pośrednictwem łączy internetowych. Daniel Klimczak, do usłyszenia.